Celibat zawsze był w Kościele. To nie jest tak, że 1000 lat temu Kościół wprowadził celibat. Celibat był zawsze, bo na czym polega istota celibatu? Na tym, że po przyjęciu święceń kapłańskich nie ma małżeństwa. I zawsze tak było. Przez 2000 lat Kościoła zawsze jest ta zasada. Kościół może święcić kawalerów, jak święci, i żonatych, ma taką możliwość, ale z chwilą, kiedy ktoś przyjmie święcenie kapłańskie, nie ma już miejsca na małżeństwo i tak jest u prawosławnych. Jeżeli prawosławni duchowni mają żony, to się ożenili przed przyjęciem święceń kapłańskich i jeśli po przyjęciu nie mogą i jeśli żona umrze, to nie można się po raz kolejny ożenić, kiedy się już jest księdzem prawosławnym. Więc także Kościół prawosławny respektuje to, co respektuje Kościół katolicki. Mianowicie po przyjęciu święceń kapłańskich nie ma już małżeństwa. A dlaczego? Dlatego, że kapłan jest kimś, kto od rana do wieczora ma się troszczyć o małżeństwo i rodziny, ma pomagać małżonkom i rodzicom, żeby byli dobrymi i coraz lepszymi małżonkami i rodzicami, i ma pomagać im, ich dzieciom w dorastaniu do małżeństwa i rodziny, ale nie kosztem własnej żony i własnych dzieci. Czyli celibat nie wynika z lekceważenia małżeństwa, tylko z doceniania małżeństwa. Jeżeli ja bym zawarł małżeństwo, to mam obowiązek być dla tej żony i dla tych moich dzieci od rana do wieczora. Oni mają prawo do mojej wyłączności. Natomiast jako ksiądz nie mógłbym być dla nich od rana do wieczora. Przeciwnie, raczej bym był rzadko w domu i oni by cierpieli. A więc właśnie z szacunku do małżeństwa i rodziny, ze świadomości, że jeżeli bym zawierał małżeństwo, to mam być dla tej kobiety wyłącznie i tylko dla niej, a potem dla dzieci, jeśli się pojawią, z tego szacunku wynika celibat. Chcę od rana do wieczora wspierać małżeństwa i rodziny, ale powtórzę, nie kosztem mojej żony i moich dzieci. I dlatego jestem bardzo wdzięczny Kościołowi za dar celibatu, za to, że nie muszę próbować dokonywać cudów i łączyć dwa powołania, z których każdy wymaga bycia darem od rana do wieczora dla różnych adresatów. W związku z tym celibat jest czymś bardzo cennym.